Tak, słucham. Dzień dobry. Do pracy. Zastępstwo. No dobrze, będę oczywiście. Do widzenia. Znaleźliśmy się właśnie na początku pewnego bardzo ważnego szlaku. Droga żelazna warszawsko-wiedeńska, o której mówię, była pierwszym połączeniem kolejowym na terenie wczesnego Królestwa Polskiego, znajdującego się niestety pod zaborem rosyjskim. Głównym zadaniem powstałej kolei było dostarczenie soli, węgla, wyrobów hutniczych z Zagłębia Dąbrowskiego do Warszawy. Oczywiście do obsługi ruchu pasażerskiego również. Co ciekawe, architektem, który opracował cały projekt trasy, był Stanisław Wysocki. Postać znana chociażby z tego, że uczestniczył w wszystkich spotkaniach Towarzystwa Budowy Żelaznej Drogi, które niestety dosyć szybko zbankrutowało i potrzebna była pożyczka w Banku Pożyczkowym Cesarstwa Rosyjskiego, dzięki czemu udało się ukończyć pierwszy etap prac. W tym momencie wspomnieć trzeba również o dworcach kolejowych. Dworce, które w Państwa czasach są nazywane Warszawą Wileńską, Warszawą Wschodnią czy Warszawą Główną, w którym w przyszłości znajdzie się Muzeum Kolejnictwa, będące tematem również głównym tego odcinka, to za moich czasów dworce takie jak Petersburski, Terespolski czy Wiedeński. Jeśli chodzi o dworzec wiedeński, to projekt architektoniczny opracował znany wówczas Henryk Marconi. Znany, ponieważ stworzył m.in. projekt budowy hotelu europejskiego, znajdującego się przy krakowskim przedmieściu. No, pora wyruszać. będziemy jechali właśnie tak zwaną linią obwodową, powstałą stosunkowo niedawno, w roku 1880. Co ważne, pierwszy raz ta linia połączyła ze sobą wszystkie dworce kolejowe znajdujące się zarówno po prawej, jak i po lewej stronie Wisły. Wjeżdżamy właśnie na most kolejowy przy Cytadeli. Jest to pierwszy most kolejowy w Warszawie. Biegły nim zarówno tory o normalnym i szerokim rozstawie. Ciekawostkę stanowi fakt, mimo iż wiele opracowań z Państwa czasów mówi o bezpośrednim połączeniu Warszawy Wileńskiej, czyli dworca petersburskiego, z linią obwodową, to tutaj jest pewna nieścisłość. W moim przekonaniu połączenie oczywiście takie istniało, natomiast pociąg chcący wjechać z linii obwodowej na dworzec petersburski, czyli jak się w Państwa czasach mówi wileński, musiały albo jechać w pewnym momencie na rewersie, albo mieć doczepiony parowóz z drugiej strony składu. Kolejną natomiast ciekawostkę stanowi fakt, iż istniało bezpośrednie połączenie dworca petersburskiego z dworcem terespolskim. W Państwa czasach na zdjęciach satelitarnych, co będzie widoczne, po tym połączeniu pozostał tylko ślad w postaci zarośniętej ścieżki. My już wracamy na dworzec główny, na dworzec wiedeński. To, w jaki sposób zawróciliśmy, pozostawiam już Państwu do przemyślenia. Po czym rozpoznać lokomotywę osobową bądź pośpieszną od towarowej? Pośrednicy kół. Im większe koła, tym lokomotywa może jechać szybciej, ale ma mniejszą siłę. Mniejsze koła, większa siła, mniejsza prędkość.